Już trzeci raz przekazujemy sprzęt wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Przypomnę, że w ubiegłym roku był to motocykl ratowniczy, 2 lata temu karetka. No i w tym roku kolejna karetka, lek specjalistyczna, neonatologiczna. Proszę Państwa, no poprzednio to też były projekty z budżetu obywatelskiego. Ten też jest realizowany z budżetu obywatelskiego, z 12 projektów ogólnomiejskich, które przeszły do realizacji. Ten projekt otrzymał 4732 głosy, a więc najwięcej ze wszystkich. I tutaj to dofinansowanie ze strony miasta wynosi 832 tysiące złotych. W poprzednich latach to było 105 tysięcy i nieco ponad 300 tysięcy, więc tak naprawdę jest to największy zakup, największa inwestycja ze strony miasta w zdrowie, życie mieszkańców naszego miasta, tym bardziej, że chodzi tutaj o najmłodszych. Zespół neonatologiczny jest szczególnego rodzaju ambulansem. Jest to ambulans służący do ratowania zdrowia i życia najmłodszych. Zespół neonatologiczny jest wzywany tylko w takich przypadkach, kiedy istnieje konieczność przewiezienia ze szpitala o niższym poziomie referencyjności do jednostki o wyższym poziomie referencyjności i dlatego są to często wyjazdy do Warszawy, Łodzi, Gdyni, Krakowa. Bo to jest kilka godzin jazdy, podczas których stan tego noworodka nie może się pogorszyć. Tak? Dbamy o to, monitorujemy i dzięki sprzętowi, który dzisiaj z rąk pana prezydenta otrzymujemy, ale dzięki uprzejmości was, drodzy państwo białostoczanie, możemy obiecać, że to świadczenie medyczne wykonamy na najwyższym poziomie. Dotychczas używany ambulans wraz z wyposażeniem liczył już około 8 lat. Także faktycznie był już wysłużony, natomiast tutaj mamy zamontowany sprzęt naprawdę najnowszej, najwyższej generacji. Ambulans wyposażony jest w nosze elektryczne i są to pierwsze nosze elektryczne w naszej stacji. No, ich koszt też jest wysoki, bo zamyka się kwotą 174 tysięcy, natomiast ma tą zaletę, że mogą być one obsłużone praktycznie przez jedną osobę. Całość razem z wyposażeniem kosztowała 1 138 000.